Czasami jak wrzucam jakiś tam materiał dotyczący tego co znowu Korwin, co znowu Konfederacja, co znowu różni inni odwalili, pojawiają się komentarze typu Tyle przykręcisz aferę z niczego ci ludzie tak naprawdę są nieszkodliwi, ale ty się czepiasz, żeby mieć content na kanale. Tym gościom dedykuję dzisiejszy materiał. Mamy tutaj moi drodzy oto taki artykuł z Mani.pl Niemieccy ekstremiści chcieli odciąć kraj od prądu i porwać ministra zdrowia. Zapewne zastanawiacie się, ej, ale o co chodzi, dlaczego, jaki to ma związek z tymi foliarzami polskimi? Myślę, że artykuł troszeczkę nam wyjaśni, a właściwie pomoże mi wyjaśnić wam. Grupa ekstremistyczna z Niemiec chciała wywołać nad Renem blackout i porwać ministra zdrowia. Została ujęta przez niemiecką policję. Jej członkowie byli związani z ruchami antyepionkowymi i negującymi pandemię. Wy już wiecie czego? Według niemieckich śledczych mają poglądy antydemokratyczne i sympatyzują z Putinem. Teraz proszę bardzo macie czas, możecie się zastanowić, jakie grupy w Polsce mają dokładnie te same właściwości, mają dokładnie te same poglądy, te same wyznania, to samo podejście do życia. Tak samo mówią, że po co ta Twu demokracja najlepiej zdobyć władzę siłą i wtedy tak rządzić za mordyzmem. Zastanówcie się, a my tymczasem wracamy do tekstu. Niemieckie służby miały udaremnić spisek, który miał na celu porwanie ministra zdrowia oraz ataki terrorystyczne na infrastrukturę energetyczną, informuje portal euronews.com. Prokuratura w Koblecji i Krajowa Policja nad Reni Palatynatu poinformowały, że przeprowadzono naloty na 20 nieruchomości w całych Niemczech. Śledztwo było prowadzone od października 2021 zatrzymani podejrzani byli członkami grupy czatowej o nazwie „Zjednoczeni Patrioci” w serwisie komunikacyjnym Telegram. Kolejne pytanie, kto w Polsce nieironicznie określa siebie mianem „wielkich Polaków, patriotów? Kto komunikuje się na przykład za pomocą platformy Telegram i umawia się na wypisywanie różnych bzdur pod jakimiś wywiadami, pod jakimiś artykułami, pod jakimiś wpisami na wykopie itd., itd. Po raz kolejny zawężamy grono poszukiwań. Jak informuje euronews.com, niemieccy śledczy poinformowali, że podejrzani są związani z ruchem antyszczepionkowym i negującym pandemię wy już wiecie czego oraz z ruchem obywateli Eszy, którzy kwestionują legalność niemieckiej konstytucji po II wojnie, a tym samym obecnego rządu. W sumie śledztwem objętych jest 12 osób. Następne zawężenie kręgu poszukiwań. Kto moi drodzy neguje obecny system władzy? Kto chciałby wrócić do tych starych dobrych czasów drugiej Rzeczpospolitej? Ponownie mamy zawężenie w kierunku jednego jedynego środowiska. Niemiecka policja skonfiskowała 22 sztuki broni palnej w tym kałasznikowa, serię sztuk amunicji tysiące euro oraz sztabki złota i srebrne monety znaleziono również sfałszowane zaświadczenia epień i testów wy już wiecie jakiego rusa. Te wskazówki są nazbyt wyraźne. Mamy umiłowanie do broni palnej? Bo przecież w takim na przykład bloku, gdzie ściany są praktycznie z tektury, czy też na nowoczesnym osiedlu, strzelanie na oślep to jest taki dobry pomysł. Mamy sztabki złota i monety, no bo wiecie, oczywiście, ciężkie czasy nadchodzą. No to foliarze kupują tysiące różnych złot, geld i tak dalej. Czy to jest tak naprawdę złoto, czy to jest tak zwane złoto głupców? Nieważne! Szur ma błyskotkę. Błyskotkę schowają pod podłogą, czy gdzieś w jakimś innym, mało oryginalnym miejscu. To, że to złoto stanie się szybko bezużyteczne, jeśli będzie na przykład deficyt jedzenia i żaden z sąsiadów nie będzie chciał z nim handlować, jest raczej sprawą dla niego drugo-, trzecio- albo dziesięciorzędną. No ale cóż, kuce myślą, że cywilizacji nie będzie, ale wolny rynek i paróweczki to już zawsze. A wreszcie fałszowane certyfikaty i paszporty. Bo wiecie, wszystkie, ale to wszystkie certyfikaty to są głupie i niepotrzebne. Każdy, kto ich wymaga, to jest lewak. Najgorszy możliwy z najgorszych, ale zamiast dymać, nie wiem, 10, 20, 30 kilometrów do sklepu, gdzie nie ma właśnie takich restrykcji, to oni jednak wolą do tego złego, wstręcznego lewaka tuż obok. Dlaczego? Przecież wolny rynek miał usunąć tych wszystkich ludzi, którzy wymagają złych restrykcji. A konsumenci mieli głosować portfelem, jeśli im się na przykład jakieś restrykcje nie podobają, no to przecież mieli dymać te 30 kilometrów i kupować tam. Jasny gwint, rynek nie zadziałał, kto by się spodziewał. Do sprawy odniósł się już minister zdrowia Niemiec Karl Lutherbach. Polityk podkreślił, że protesty przeciwko obostrzeniom w kraju stały się bardziej radykalne, a do tego osobom związanym z ruchami antyszczepowymi i anty, już wiecie, co, rusowymi, zależało na destabilizacji państwa. Miło, że wreszcie ktoś się obudził i to powiedział Szkoda, że w Niemczech, a nie w Polsce, ale tak moi drodzy, o to chodzi folyarzom. Nie chodzi o to, żeby państwo lepiej funkcjonowało, żeby było sprawniejsze, żeby było wygodniejsze. Proobywatelskie nie im chodzi o destabilizację. Nie chodzi o to, że te działania są wymierzone na przykład nie wiem w PiS, czy w SPD, czy w republikańską partię Francji, czy jakąkolwiek partię rządzącą na świecie, nie. W cały kraj. Szur pod tym względem nie różni się od typowego tempego patusa demolującego przystanek. On tak samo by demolował obojętnie kto by rządził. Dlaczego? Ponieważ jest szkodnikiem społecznym. Artykuł kończy się cytatem gościa, który jest szefem Biura Kryminalnej Policji nad Renni Palatynatu. On mówi, że nie widział foliarzy w takiej formie. Jeszcze nie widzieli foliarzy w takiej formie. Innymi słowy, Niemcy właśnie teraz otworzyły oczy, że hmm, jednak ci foliarze to są niebezpieczni. Ci goście mogą coś planować, mogą zaszkodzić nie tylko bezpieczeństwu państwa, ale także normalnych obywateli. I zazwyczaj na zachodzie są postrzegane właśnie jako takie wsiowe głupki. Coś tam se ponagrywają w mundurkach, coś tam se pogadają. Tymczasem mamy oto ignorancji tej efekty. Warto przyznać, że to jest bolączka zachodu. To jest to, co oczywiście według wszystkich wielkich Polaków, patriotów, nie istnieje, czyli ta liberalna akceptacja. Jeśli coś robisz i to pozornie nie szkodzi nikomu, to se rób, sieć cicho, nikt nie będzie reagował. Właśnie z tego powodu, z tej ignorancji mamy to, co mamy. Tutaj akurat się nie udało, zostali powstrzymani i bardzo dobrze swoją drogą, ale pytanie jest, jakby to wyglądało, gdyby to jednak się udało. To znaczy, można powiedzieć, że wiem, co by się stało, ponieważ znając wszystkich wielkich Polaków, i ogólnie wielkich Niemców, i, i tak dalej, wielkich patriotów, oni mają typowo myślenie wodzowskie, czyli myślą, że złapią tego głównego, według nich złego, tego Evil Gaja, i on jest w stanie powiedzieć: dobra, to ja teraz robię czary mary i odwracam wszystko. Pod waszą modłę. Tylko tutaj pojawia się problem, ponieważ nie tak działa rzeczywistość. Oni gardzą demokracją właśnie dlatego, że jej nie rozumieją. W ich urojeniach i fantazjach wyglądałoby to tak na pewno, że złapią sobie tego ministra, on tam wyda parę rozkazów i te rozkazy wejdą w życie. Nie zakwestionuje tego w ogóle Ministerstwo Zdrowia, o kanclerzu nawet nie mówią, nie zakwestionuje Rada Medyczna, nie zakwestionuje nawet taki typowy, zwyczajny dyrektor szpitala w Niemczech. To wszystko zostanie zaakceptowane, od tak, no bo minister powiedział. inne prawda? Ale ci goście bezgranicznie w to wierzą, że tak właśnie działa rzeczywistość. Następna ciekawa rzecz, czyli wymuszanie samospełniającej się przepowiedni. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie foliarze żyli tym, że będzie blackout, będzie blackout, cały czas sobie to powtarzali, nakręcali się sami. I co? No i, i tak... E... No, bardzo mi przykro, ale już wiosna jest i, i tego blegał tu nie ma. To sobie taki jeden niemiecki foliarz z drugim wykombinował, że jeśli oni doprowadzą do tego, że będzie, no to wyjdzie na nich, że oni cały czas mówili przestrzegali. Nie, nie, straszli przestrzegali i co i był. Po raz kolejny mamy idealny przykład spojrzenia płaszczyznowego. Mamy jedną płaszczyznę, czyli że jest blackout, nie ma blackoutu, oraz drugą mają rację, nie mają racji. I jeśli będzie blackout, no to automatycznie będą mieli rację, tak? No tak, jak tylko porównasz te dwie płaszczyzny. Jednakże, jak weźmiesz pod uwagę, że wymuszasz ciąg zdarzeń, aby wystąpiła racja, którą mówisz, to wtedy logicznie myślący człowiek zauważa, że jednak tej racji nie masz, skoro sztucznie musisz ją wywołać. Ale, jak już zapewne zauważyliście po tym, co omawiamy na kanale, foliarze logicznie myślącymi ludźmi nie są. I to jest, moi drodzy, wydanie niemieckie. Mieliście także na tym kanale podgląd, jak to wygląda w UK-u. A teraz powiedzcie mi, moi drodzy, kto w Polsce ma cechy wspólne prawie wszystkie z tymi gośćmi? Łącznie z umiłowaniem władzia i akwarelisty, oczywiście. Tak, jedno środowisko. W tym momencie moi drodzy, wypadałoby zadać pytanie, dlaczego jeszcze nie ma funkcjonariuszy ABW u tych gości. Ponieważ gdybym ja wiedział, że ich, w cudzysłowie, bliźniaki z zamiedzy odwalają coś takiego, to od razu automatycznie wychodzę z założenia, że ci też mogą coś takiego próbować. Zwłaszcza, że wielokrotnie piali czego tam nie zrobią, jak do tej władzy dojdą. Ale oczywiście, z tego co wiem przynajmniej, nie robi się nic, no bo przecież wolność słowa, wolność mogą sobie gadać, co chcą, oni tak będą pletli, że nie ma wolności, ale wolność jest. Nie przeszkadzajmy, może jak będziemy siedzieć cicho, to sobie pójdzie. Nie, nie pójdzie. Moi drodzy, podsumowując, widzieliście, co foliarze potrafią zrobić, co potrafią naszkodzić i że to nie są już takie śmieszki, heheszki, hihi, haha, bo ktoś śmiesznie się wydarł w internecie albo nagrał reklamę z afroamerykaninem. Czy zdołałem Was przekonać, że jednak zagrożenie istnieje i to nie są tylko takie śmieszki, heheszki? Mam nadzieję, że tak, ale zachęcam Was do wypowiedzenia się w komentarzach, ponieważ one, jak zwykle, były, są i będą Wasze. A ja tymczasem jak zwykle zapraszam Was oczywiście do mojego opisu, ponieważ tam znajdziecie link do maila, link do Patronite. Jeśli będziecie chcieli mi coś wysłać, podesłać temat, czy wysłać jakąś osobistą wiadomość, to jak najbardziej zachęcam Was. Jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał, także Was do tego zachęcam. Macie okazję dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi, Pedralczekowi, Hubertowi, Szabrownemu Kucykowi, Marcinowi, Januszowi, Gustawowi oraz Anonimowi. To tyle na dziś, do następnego i hej hej!